Ostatnio Radek poznał nieoczekiwaną ekipę budowlaną. Postanowili stworzyć puchaty, sekretny dom. Potworom udało się stworzyć fantastyczny plan remontu. Krok po kroku metamorfoza została zakończona. Ale niespokojne stworzenia chcą teraz udekorować pokój od środka. Spoko, remont Poppy zaraz się rozpocznie. Cześć przyjaciele! Mami Longlegs i ja tęskniliśmy. Czas na aktualizację wnętrza tego niebieskiego gościa. Dowiedzmy się, co kryje się w środku. Jestem podekscytowana. Ty też jesteś zaintrygowany, jak sądzę. Witamy w potwornym, sekretnym domu. Dekoracja ścienna jest w ulubionym kolorze Hagiego. A dach lśni delikatnym odcieniem różu. Doskonałe połączenie. Musimy nakarmić nasze zwierzę. Zobaczycie, jakie cuda robi z płytą pilśniową na pusty żołądek. Minuta prawdziwej magii Playtime. Niech sobie przetrawi. Słyszycie to? Siorbanie i radość. O, nom nom, materiały budowlane. Piechota. Pokażesz, co potrafisz w futrzaku? O, magia mami jest w powietrzu. Wygląda na to, że komuś zasmakowało to danie. Oszałamiająca przemiana. Pięknie. Bawicie się beze mnie? Ja też chcę trochę popracować. Od tak dawna chciałem zrobić pociąg jak na moich rysunkach. Rękawy zakasane, więc zaczynamy. Najpierw narysuj szkic zwykłym ołówkiem. Linie okazały się świetne. I nie tylko one. Wycinam te prostokąty z płyty pilśniowej i rysuję na nich wielokolorowe koła. Kolejnym gościem naszego programu jest to, co tata nazywa tekturową tubą. Zaznaczone. Do kosza. Teraz używamy styropianu i pisaków. Zdejmij nakrętki i wklej wkłady pisaków w tę szarą rzecz. Uzupełnię mój fajny szkic kolorowymi detalami. Następnie zrobię pierwszy wodoodporny znak. W razie czego? Drugi znak trafi do drewnianego drążka. Zniszczę nasze ogrodzenie z pisaków. Przyznaję jednak, że było fajnie. Dość uparta zieleń. Przejdźmy do poważniejszego etapu. Dlatego potrzebuję rękawiczek i noża introligatorskiego. Ze styropianu wycinamy potrzebne kształty geometryczne. Jak dla mnie wyszło dobrze. Bardzo elastyczny materiał. Te elementy pociągu są z niego wykonane. Ciężka artyleria wkracza do bitwy. Przyjemny głos układanki. Żadna deska się nie oprze. Kolejne narzędzie do dzieła. Brum, pączek jest nadgryziony. Niech zaczeka na swoją kolej. Znajomy pasek z oznaczeniami traci dodatki. Podobnie jak jego przyjaciel. Piła z powodzeniem porodziła sobie z metalem. Nakładamy trochę kleju i przyklejamy detale. Jedna kropla tutaj, włóż rurkę i wzmocnij ją. To takie skuteczne. Czas na show! Od dzieciństwa uwielbiam bawić się farbami. Części pociągu pokrywamy pięknymi, równymi warstwami. Wygląda jak prawdziwy. Ale bardziej wdzięcznie niż nudne pociągi na stacji. Jestem geniuszem! Pokażę moje dzieło moim potwornym przyjaciołom. Pilna żółta paczka trafia do adresatów. Załaduję kilka odpowiednich narzędzi malarskich do naszego pociągu ekspresowego, aby ułatwić im pracę. Ciu-ciu! Odsunąć się! Pociąg jedzie! Hagi będzie w szoku. Uważnie. Ach, codziennie w tym domu są niespodzianki. Potwory ożywiają wszystko. Musi działać na moim strachu. Hej, kudłaty! Dostawa materiałów! Coś mi mówi, że projekt będzie kolorowy. Chodźmy. Żółta farba sprawi, że wnętrze będzie przytulniejsze. Pierwsze nurkowanie poszło dobrze. Wałek ładnie popływał. Dlaczego nie dasz bladego pokoju trochę słońca i pozytywności? Czuję, że robi się jeszcze cieplej. Co mówisz? Dobra robota, partnerze. Wsiadaj. Obserwujcie uważnie.
Teraz brat Hagi Wagi będzie dekorował. Przyklejam taśmę LEDową pod dachem i nad półką. Raz, dwa, trzy. Światła w budce są gotowe. Fascynujący wynik. Chcecie poznać sekret? Nie jest łatwo zbudować kopię siebie. Odpocznę i zregeneruję się na tej uroczej pufie. O, a tak na moją pupę! Znajdę wygodniejsze krzesło. Chcę to wymazać z pamięci. Ała, skręciłem ramię. Kochana, spójrz, co mam! Ukradłem urządzenie, którego ludzie używają do zaspokojenia pragnienia. Udekoruj to! Siedźcie, słodziutkie. Maszyna gotowa. Ale niewygodne jest picie bez kubków. Zajmę się filiżankami. W końcu zebrałam niezbędne składniki. Witamy w programie Bądźmy Różowi Razem. Zaczniemy od różowego materiału. Rysuję dwie równoległe linie i wycinam środkowy pasek. Krawędzie pokrywamy klejem i zaginamy, aby stworzyć zgrabną granicę i ukryć ślady po markerach. Chodź się pobawić, panie kubeczku. Owijamy cię posmarowanym klejem materiałem. Kubek nie zmrozi ani nie poparzy rąk Jetta. Uśmiechnij się, jeśli podoba ci się ten pomysł i zostaw kciuki w górę. Dalej jest coś bardzo zabawnego. Ozdabiamy nasze kubki za pomocą modeliny. Na naszą różową grudkę czeka coś wielkiego. Stanie się rozkosznymi dłońmi. Przybijesz piątkę, kolego? Na plastelinowy uśmiech nakładam czerwony lakier do paznokci. Pomaluj też wszystkie części przezroczystym lakierem. Usta za milion dolarów. Dzięki nim nasz puchar jest poza konkurencją. Do różowego materiału przyklejamy drobne części ciała. To zbyt słodkie, by mogło być prawdziwe. Swoją drogą tajemniczy look minimami nie zaszkodzi. Więc trzeba poradzić sobie z oczami. Tylko zielony kolor tu może być. Udekorujmy oczy rzęsami. Sprawdźmy tę parkę. Nie wiedziałam, że jesteś taka zdolna. Przetestujmy arcydzieła. Nie mogę się doczekać, aby spróbować. Nie zapomnij zostawić trochę napoju dla Jetta. Powinniśmy przygotować coś słodkiego. Zaczekaj, mami, zaraz wracam. Wkrótce dowiemy się, jakim kucharzem jest Hagi Wagi. O czym jest to spotkanie kulki? Kędzierzowy kucharz szybko znajdzie dla was zastosowanie. Nowe rękawiczki są na miejscu. Możemy bawić się magią cukierniczą. Rozgniatamy go na płaski naleśnik, chwytamy smaczny i zdrowy orzech i zawijamy go, zostawiając zapas. Ładnie spłaszczamy go w dłoniach. Wow, moje palce pękają! Odetnijmy niebieskie boki naleśnika, tworząc unikalny kształt głowy Hagiego. Kolejny mój klon! Teraz czas na biały. Zgadnijcie, po co mi taki mały kawałek? On chce zobaczyć świat! Zróbmy mu oczy z czarnymi źrenicami. A główną cechą każdego przyzwoitego Łagiego jest nasz okropny uśmiech. Powstają czerwone usta. Jakie pyszne słodycze. Włożę je do tej fajnej maszyny. Mami, zobacz desery. Wspaniałe smakołyki. Poczekaj na chłopaków. Przerobię ekran. Zwykły telewizor nie pasuje do stylu, więc zrobię puszystą nakładkę. Wycinam ramkę z tektury. Ostrożnie przycinam krawędzie. Okno telewizyjne. Nakładam klej silikonowy moim zaufanym pistoletem. Postaram się nie przesadzić. Ramę pokrywamy niebieskim aksamitem. Fajnie, co? Cieszę się, że was widzę w drugim odcinku Bądźmy Różowi Razem. Tym razem tworzymy coś, co ułatwi życie każdemu graczowi. Aby to zrobić, wrzucę dwuskładnikowy klej na plastikową tubkę. O tak, zapomniałam cię przedstawić. Oto moja przyjaciółka, niesforna ręka. Przyklejmy ją do tuby. I ostrożnie utrwalmy projekt sprayem. Kontynuujemy zabawę. Rękę ubieram w elegancką rękawiczkę. Co za faszynistka. Ukryj nadmiar w środku. Dostępne są również stylowe akcesoria. Pozwól, że dam ci słodką gumkę, mademoiselle. Doskonałości nigdy za wiele. Uchwyty do padów są gotowe. Chodźmy do sekretnego pokoju. Okazuje się, że jestem twórczą duszą. Czas powiesić nasze sprzęty.
tutaj. A ty przytulasz monitor. Świetnie. Remont wykonany. Fajne wnętrze, dzięki. Jesteście najlepszą ekipą budowlaną ever. Radek! To jest coś. Gdzie są bestie? Było, minęło. Spójrz na moje nowe rzeczy. Potwory zbudowały doskonałe gniazdko Poppy dla zapalonych graczy. Założę się, że spasuje bez strachu. Podoba wam się metamorfoza pokoju? Napiszcie w komentarzach. Pa, pa!